Hej cześć siemanko wszystkim z tej strony Michu i witam was w kolejnym odcinku z zestawów komputerowych za daną kwotę tym razem znowu zestaw części używanych sporo osób prosiło mnie Michu zrób jakiś bardzo tani zestaw dla graczy w okolice 1000 zł więc udało mi się sklecić coś za 950 zł więc myślę że wszyscy będą zadowoleni zestaw całkiem przyzwoity umówmy się jest to zestaw do grania Full HD na ustawieniach średnich może wysokich w około 30-60 klatkach na sekundę oczywiście w zależnie od gry no bo taki CS wam na Spokojnie będzie nam Wam na 200 FPS-ach śmigał. Natomiast, jeżeli chodzi o takie gry pokroju Battlefielda nowego, czy, czy coś, no to tak mówię, niskie średnie ustawienia w 30 FPS-ach z groszami tak mówię, wszystko zależy od gry, jak chcecie zobaczyć jak się dokładnie ten zestaw sprawdza w różnych grach to wpisujecie sobie 4460 plus GTX 1050 nazwę gry i na YouTube Wam znajdzie na pewno jakiś test z tym procesorem i tą kartą graficzną, więc tak procesorem jaki wybrałem jest to i 4460 na socket 1150, procesor 4-rodzeniowy 4 3 taktowanie 3,3 GHz z boksowym chłodzeniem zestawy więc nie musicie się martwić o chłodzenie, jak widać gościu ma nawet pudełko i wszystkie wszystkie, które tutaj były karteczki, ulotki i tak dalej. Numer seryjny, wszystko jest, więc raczej 100% legitny, 4460 jak widać, 3,2 GHz, przepraszam, to się pomyliłem o 100 MHz, 3,2 GHz, i jest to procesor, który jeszcze jako tako sobie daje radę, na pewno jest to dużo lepszy wybór niż i5-2500 czy 2400, bo tamtych procesorów już nie wybierajcie, bo to już są praktycznie trupy umarłe. Takie minimum to jest i5-3470 na te czasy, ale 4460 to jest taki procesor, który jeszcze, jeszcze jako tako sobie daje radę, więc spokojnie można sobie tutaj w połączeniu na przykład z takim RX-em 570 pograć w nowe gierki na wysokich ustawieniach. Bardzo przyjemny procesor w bardzo dobrej cenie, 250 zł, uważam, że jest to... Dobry wybór, zwłaszcza że płyty są do tych procesorów dość tanie. O czym się możecie właśnie teraz przekonać. Płyta na H81 w bardzo dobrym stanie, jednak na gołe oko widzę. To jest 100 zł nawet do negocjacji. E, także sobie możecie tą płytkę zobaczyć. Bardzo podstawowa płytek, to na chipsie H81, ale tutaj nic lepszego nie potrzeba. Procesor z zablokowanym mnożnikiem, procesor, który ma niskie TDP, e, więc no nie pakowałbym tutaj nic lepszego. Dwa sloty na pojęcie Ram DDR3, oczywiście. Dwa raz Pisa Express razy 16, dwa razy porty PCI i, i dwa raz port Pisa Express razy 1. Symboliczny radiator na mostku, 4 te Sata, z czego dwa są chyba Sata 3, te białe. Drugie są Sata 2. Oczywiście 24 pin przyłączę. Tutaj mam 8-pinowego EPS-a i, i tutaj porty wejść-wyjść. No płytka całkiem nieźle się prezentuje, jak za te pieniążki Uważam, że naprawdę dobry strzał, zwłaszcza do negocjacji, więc myślę, że w tych 100 zł razem z wysyłką się zmieścicie. Tak jak mówię jeszcze raz, podstawowa płyta, podstawowy procesor, nie ma tej co więcej wymagać, bez problemu sobie da radę, nawet jakbyście w przyszłości wsadzili i 7 47, 70, to nie ma problemu. Ram. Tutaj 8GB standardowo na 16 niestety nie ma budżetu. Tutaj w tym wypadku odkrusz, ale tak jak mówię, nie musicie kupować z tych aukcji, kupujecie na własną odpowiedzialność, tak jak przeczytaliście na początku filmu, więc nie, nie tutaj nie ponoszę odpowiedzialności, nie każę Wam kupować z tych aukcji. 8GB pamięci, myślę, że wystarczająca ilość, jak do takiego pc -ta w połączeniu z tą kartą i z tym procesorem wystarczy w zupełności. Fortnite, CSGO, co tutaj jeszcze Apex Legends i bardzo y, LOL ETS i gry temu podobne bez problemu będą tutaj chodzić, nawet jakiś tam y, jakiś tam battlefieldik y, czy, czy coś w tym stylu pać. Nawet Wiedźmina trójkę pogracie bez problemu. Ja na tej karcie 1050, którą zaraz zobaczycie, jak miałem od Zotaka, to bez problemu grałem w Wiedźmina na ustawieniach średnio wysokich w 2560 na 1080, więc da się, da się. E, więc tak jak mówię, 8 giga. Można sobie w przyszłości zrobić 16, ale myślę, że jak ktoś kupuje takie taniego kompa, to tylko chwilowo, żeby pograć, a później sobie z na coś nowego. Karta graficzna 1050, za 300, także spoko cena od FG2, wentylatorowa konstrukcja, więc fajnie się będzie w obudowie prezentować. Co wiadomo, zawsze taka większa, to wygląda na mocniejszą. 2 giga, tylko taka wersja wychodziła. No, wychodziła jeszcze 3 giga, ale tej wersji raczej używanej nie spotkacie. Jak spotkacie to za horrendalne pieniądze. Karta nie posiada dodatkowego zasilania, więc zadowoli się po prostu z zasilaniem, znaczy, prądem z Pisa Express. Bardzo cichutka w ogóle się ta karta nie grzeje. Ta karta mi akurat nie ta, bo ta to pewnie jeszcze mniejszą temperaturę będzie miała, ale ta jednowentylatorowa, którą miałem od Zotaka, nie przekroczyła mi 61 stopni. Nigdy, nigdy, nigdy w życiu mi nie przekroczyła ta karta, więc myślę, że ta w konstrukcji dwuwentylatorowej przekroczy nawet myślę, że do tych 60 nie dobije. Także mały pobór prądu, w ogóle komputerek będzie mało prądu pobierał, także jak ktoś też zwraca na to uwagę, to myślę, że to jest zestaw dla niego. Dysk SSD, przy cenach SSD-ków, nie wiem czy Wy to teraz dobrze widzicie, ale chyba dobrze, no ceny nie widzicie. Adata SU 650 120 giga na system i jakieś tam podstawowe gierki, jak ktoś chce więcej, może sobie kupić 240, jak go stać, wtedy kosztuje 130 zł, wersja 120 kosztuje 80, to jest akurat na Morelu, ja Wam podam link do tego SSD-ka w opisie, się. Będzie sobie można zakupić. Spoko SSD, jak za takie pieniądze, bardzo drobne pieniądze, a, a SSD, który sobie naprawdę tutaj poradzi bez najmniejszego problemu. System będzie wstawał szybciutko. Praca z komputerem będzie naprawdę przyjemna. I myślę, że taki komputerek dosyć starszy, ożywi. Zasilacz W tym wypadku jest to 450W, bez najmniejszego problemu wystarczy. Eee, tutaj nawet jakbyście mocniejszą jakąś kartę w przyszłości włożyli, to nie ma problemu. Gość tutaj napisał, że nawet nowy wentylator zamontował, jest w 100% odkurzony i sprawny. Eee, także warto takiego zasilacza szukać. Jeszcze lepiej jak znajdziecie wersję 500W w podobnej cenie, to wiadomo. Eee, można też kupić nowy zasilacz, na przykład Samsung PC Elementum e w wersji 350W, tam poniżej 100 zł można kupić, jest to bardzo dobra jednostka, też bym polecał. Do tego zestawu wystarczy w zupełności, i ostatnia rzecz, czyli obudowa. Obudowa Brutus s 20 Piurple CNT PC jest to bardzo mała obudowa. Mini Tower za 5 dyszek w bardzo dobrym stanie. Tutaj gościu pisze, tylko uwalony sport audio z przodu, no zdarza się, ale jak ktoś ma tutaj spokojnie, może sobie słuchaweczki z tyłu podpiąć. Niestety, montaż zaślecza u góry, ale w takiej obudowie myślę, że nie przeszkadza. wentylator jeden z tyłu jest, więc jakiś tam przepływ powietrza będzie. Zresztą te, komp te komponenty się w ogóle nie grzeją. Na boku macie USB 3.0, na górze dwa razy USB 2.0, no i oczywiście mikro, i słuchawki, reset, i power. Taka podstawowa obudowa, ale do tego zestawu również wystarczy. Zawsze się powtarza, mówię, że podstawowa, że do zestawu wystarczy, i tak dalej, no ale nie ma cz czego oczekiwać za mniej niż 1000 zł. Na pewno sobie na tym PC pogracie w te gry, o których wcześniej wspomniałem, w przyzwoitym FPS-ie i wiem, że e, jeszcze ktoś powie, że Michu, dlaczego GTX 1050, a nie R9280, bo karta, która jest notabene, troszeczkę mocniejsza, ale pobiera dużo, dużo więcej prądu. Powiem wam tak, taka 1050 nie pobierze Wam więcej jak 100 W, to jest maks, jaki ta karta może pobrać, myślę, może 120. Przy pełnym obciążeniu a R9 280 już z tego prądu pobiera dużo, dużo więcej czyli okolice 250, nawet 300 W przy pełnym obciążeniu po podkręceniu. Więc no, tej karty mi się wystrzega w takich zestawach. Zwłaszcza, że te karty już są dosyć stare i potrafią być po prostu wyjeżdżone, mieć wypalone pamięci czy rdzeń. A 1050 są dosyć świeże i naprawdę prezentują niezłą wydajność, bo taka 200, bodajże 80 to jest. 15% szybsza od 10,50, więc niewiele tracicie, a dużo mniejszy pobór prądu i dużo mniejsza hmm, prawdopodobieństwo, że traficie na uszkodzoną e, kartę. Tak więc, no, to by było na tyle. Jeżeli Wam się podoba, oczywiście zostawcie opeczkę w górę, piszcie, że jakie chcecie zestawy, czy z części używanych, czy z nowych i tak, jeżeli tak, to za jakie pieniążki. E, taki zestawik, naprawdę, jak ktoś nie ma zbyt dużych wymagań co do, e, co do komputera no to mu w zupełności wystarczy dla niedzielnego gracza, czyli na przykład takiego jakim ja jestem, to też by w zupełności wystarczył. Tak zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Niedługo 9300 widzów, więc subskrybujcie. Mam nadzieję, że do końca roku spokojnie te 10 tysięcy wbijemy, mam nadzieję, że nawet do końca wakacji te 10 tysięcy uda się wbić. Jutro live o godzinie 20. może 21. tak jak ktoś nie ma co robić w niedzielę wieczorem, to zapraszam na live'a do mnie. Pogramy w gierki, poprzeglądamy eliksa pogadamy ze wszystkimi więc zapraszam, tak jak mówię. Wbijacie na Instagrama, gdzieś już tu by się Wam pewnie wyświetlał, michu.tv, tam też wrzucam parę fotek ciekawych i relacji, więc warto sobie spojrzeć. Niedługo powrót vlogów, także też zapraszam do śledzenia, do śledzenia mojego kanału na YouTube. No i chyba to by było na tyle, także żegnam Was cieplutko, trzymajcie się, do usłyszenia.